Witam serdecznie wszystkich graczy w grze Metin 2. Stara gra, ale o dziwo ludzie jeszcze w nią grają. A ja gram sentymentalnie i mam nadzieję nie za długo. Teraz mam po prostu urlop, więc skaczę z gry na grę. Więc tak, przypominam, udało mi się... Aha, nie mam, to sobie muszę do mokrążcy podjechać. Tu jest. Udało mi się zrobić na 7 zbroje na 34 level. Czyli tom. Ebonity też czekają już na levelek. Wezmę sobie też może jakieś zioła. Spróbuję teraz porobić mikstury. To wszystkie zioła, co jeszcze tu potrzebuję? To nie. Łza bogini mi nie jest potrzebna. To na razie dam tu, to tu. Flaga również. I ezoteryczny przewodnik. Ok, więc zamykamy. Mamy tu jakieś ziółka. Grzyby tłe. Brzoskwinie. I bez. To wszystko? Myślałem, że mam tego więcej. Muszę jeszcze raz zerknąć do mokrążcy. Bo coś mi tu nie pasi. No właśnie. Już wiem, co mi nie pasi. Czyli to mi nie pasiło. A z powrotem dam... O, jak widzicie, mam już 4 serca jakieś tam. I zbieram jeszcze odłamki smoczego kamienia. Więc tą misję też za niedługo skończę. O. Teraz wszystko oczywiste i jasne. Z zasadzką niepotrzebnie ją trzymam. Więc tak, słuchajcie, aura miecza, może już będę mógł przeczytać. Jestem na ostatniej stronie, czyli za niedługo przeczytamy. A tu mam jakieś zioła i teraz coś spróbujemy z tymi ziołami zrobić. Podchodzimy do kolesia, tego tu, a nie tego, tego. I co my tu mamy? Badać ziół, badać ziół. I mamy, otworzy właśnie takie nam okienko. Z jednego brzoskwini dostajemy sok z kwiatu brzoskwini do ruchu, to jest nam niepotrzebne. Z pokrzywy dostajemy siłę o 5 punktów i z kwiatu kaki to też nie potrzebujemy, a z korzenia gongo też do perzetki, to bez sensu. Ale teraz tak, co by było fajne? O, to jest dobry napój, czyli bez plus sok z pokrzywy. Mamy 4 bezy, mamy pokrzywę. A więc robimy najpierw sok z pokrzywy. Dobra. Trochę za dużo tego zrobiłem. Czyli mamy 5 soków z pokrzywy i mamy 4 bezy. Dobra, czyli niepotrzebnie. I teraz w tej chwili zrobiłem wodę dog, które przez 3 minuty daje nam szansę na zadanie krytycznego ciosu o 10%. No jest to na pewno fajna woda. A tu to jest takie bez sensu. Dobra, teraz tak, co jeszcze mamy? Grzyby tłe, pokrzyba i bez. Czy jeszcze możemy coś fajnego uczynić? Korzeń gongo, to musiałem wywalić niechcąco chyba, bo wiem, że to miałem. Czyli tak, grzyb tłe i skaki, to nie mamy. Grzyb tłe i gongo, cholewcia. No i jestem w miejscu, gdzie przypuszczam, że właśnie ci goście tu gdzieś byli. Jeszcze raz sprawdzę, kogo ja tu mam szukać. Czyli muszę szukać elitarnego orka czarodzieja. Elitarny ork czarodziej, widzicie? To jest ten. Czyli muszę tych bić.
No to co, schodzimy z konia, konia odwołujemy, niech sobie odpocznie, zakładamy eku do bicia się i nakryta wezmę budki, czyli wszystko jest ok. W moim mieczu jest teraz 15% kryta. No i poszukiwanie drugiej strony. Jeszcze raz sprawdzę. Elitarny ork czarodziej, no czyli ten, no. A, to są prościutkie moby, czyli chwilę sobie tu posiedzę i będzie luzik. Dobra. No i co, no i trochę tu posiedzę, aż wydropi mi się strona. To jeszcze chwilę wam pokażę, jak tu mój po prostu wojownik, jaki jest koks teraz. Nie ma bata już teraz na niego. Znaczy, no już po prostu te moby na 40 level, to dla niego to już jest nic. Nie mam... Mógłbym sobie jeszcze... No dobra. Tam widzę elitarnego orka czarodzieja, więc zmierzam w jego kierunku. Jak sobie zrobię konia bojowego, to wam pokażę bardzo dobry sposób na ekspienie na tym levelu, czyli tak zwane czarne orki. Tam będę dropił te zęby. No puśćcie mnie. Odłamki też zbieramy. Tiam, 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 tiam. Szukamy czarodzieja. Dobra, to jak zdobędę stronę, to się pojawię. W zasadzie nawet nie musiałem wyłączać nagrywania, bo druga strona dropła mi bardzo szybko. Nie wiem, trzy grupki więcej zniszczyłem i już jest druga strona. Czyli mamy drugą stronę i mam zanieść ją do mędrca Uriela. No to już tu nie siedzimy, tylko lecimy do Uriela. Lecimy do Uriela z tą drugą stroną. I zobaczymy, co się stanie. Sobie tak stanę tylko koło was, żebyście to widzieli. A tu piszę, co on tam przeczytał na tej stronie, ale to olewamy. I jak widać, levelek. Czyli mamy już 33 level, co spowoduje, że będę mógł sobie założyć o te oto kolczyki. Drugi. Trzecia strona. Dwie strony zostały już odnalezione. Kolejna strona znajduje się w świątyni Hank. Wskazówkę. Dalsze zadanie z tej serii będą dostępne dopiero po osiągnięciu 40 levelu. Czyli wychodzi na to, że tą stronę trzecią dopiero będę mógł po 40 levelu wykonać. No jak na razie już mam levelek 33. Jeszcze chwileczkę i założę sobie nową zbroję, którą będę robił chyba na 8, żeby oczyścić z kamienia i tam dać speeda albo uniku. Dobra, no to w takim bądź razie myślę, że można by było ten 33 level, 34 level wbić, co dla mnie nie jest żadnym już teraz problemem. Chwileczka i będzie. W czasie będę realizował misję na zniszczenie 40 tych oto podłych, młodych, trujących pajączków. Mam wszystko... Aha, złe EQ. To
to sobie dam na to, tutaj mamy to. Jest dobrze. Podły, młody, trujący pająk. Szukamy takowych. Podły, młody, trujący pająk. Mamy następne. Tak dla jaj, zobaczę, czy coś tu trudniejszego też zniszczę, bo to są te podłe młode, które muszę niszczyć. O, tu mnie już otruwają troszeczkę. Ale jak widać, mój mieczyk to już jest koks. Bijemy tutaj jak chcemy. Tak tylko pokażę. Aha, ten zginął. A ten mnie bije, co? Jakieś inne pajączki. No, tu te pajączki już nie są dla mnie żadnym problemem. Idę zobaczyć, czy takie jeszcze większe pajączki to będzie dla mnie problem, czy nie. Czyli tu są jakieś takie bydlackie pajączki. Słuchajcie, te pająki wszystkie, to dla mnie już jest nic. Biję jak chcę. A ekspy tu leci wyjątkowo soczyście. Czyli może sobie tu gdzieś posiedzę, tylko muszę znaleźć... Muszę znaleźć jakąś miejscówkę na... jakąś miejscówkę, żeby się te odradzały szybko. I będzie luzik. Zicher. Jak tam level? Wszyscy mi ładnie dopingują, z czego się bardzo cieszę. Ale tu gościu ma właśnie fajną miejscówkę, ale zajętą, więc ja przejdę sobie na inne cecha. A więc zawołał mnie kumpel Bartonix do M1, że znalazł KD potwora plus 4, ale to teraz to zrobię, to będzie dziwna rzecz, bo albo będzie super, albo będzie chujowo, nie? Albo będzie średnio. Super będzie, jeżeli zrobi mi na 7 i wrzucę KD potwora plus 4, no to będzie wyśmienicie. Chujowo będzie, jak zrobię, jak spali na 5 i nie włoży KD potwora, a średnio będzie, jak spali na plus 5 i włoży potwora, albo jak zrobi na plus 7 i nie włoży potwora. Dobra, to na początku próbujemy przeczytać aurę miecza. Pomyślnie, czyli mamy M3, teraz robimy na 7. Trzymajcie kciuki. Zrobiony i wkładamy KD potwora. Nie włożyło! Cholera! Dupa. Ale pokażę mu, że jest ten. Plus 7 już. No ale jest plus 7, no szkoda, że KD potwora, bo jakby wlazł KD potwora, to by był 8% jeszcze mocniejszy niż jest teraz. Dobra, no to troszkę kolegę podekspię. Na pająkach, bo lecę na pająki. No i kolejna próba włożenia jakiegoś kadeka do mojego FMS-a. Ostatni bodzio.
W zasadzie na razie ostatnia próba, bo już kasy nie mam. Tego KD potwora plus 3 tym razem, bo plus 4 próbowałem, dostałem od Murzyniarni. Tutaj kolega sobie zrobił klan Afryka, nawet z mapką Afryki. A więc następna próba, czyli może być super, a może być normalnie. No. Więc jeżeli zrobi na 8, no to po prostu już zaczyna ten FMS błyszczeć, lśnić się, czyli już będzie świetny. Jeżeli jeszcze wejdzie na KD potwora plus 3, no to już będzie super. Oczywiście spali na 6, to jest pewne, ale może włoży KD plus 3. Więc trzymajcie kciuki. Najpierw próbujemy oczywiście ulepszyć go na plus 8. No to już by był niezły. Oczywiście nie ulepszy, bo to jest niemożliwe. Jak mi ulepszy, to po prostu znaczy, że jednak mam szczęście. A tu jeszcze jest jedno. Dobra. Mamy plus 8 FMS-a. I teraz próbujemy włożyć kamień potwora plus 3. No jak wejdzie mi kamień potwora plus 3, to ja chyba zatańczę. Chyba zatańczę. Dobra, muszę pokazać to koledze Murzyniarniowi. Ciekawe, co powie. Jest! Kurwa, wreszcie włożony kadek i jest plus 8. Zobaczymy, co odpowie. No, pisz coś. O, jest zadowolony, czyli jest ok. Dobra. I teraz tak, widzicie? Błyszczy. Błyszczy mi już FMS, czyli jest ok. Dzięki. Twój kamień wszedł. Szczęśliwy. No i ja też jestem szczęśliwy, bo mam już teraz dobre EQ. Za jeden level, jak założę sobie jeszcze tą zbroję plus 7, która chyba też... Czekaj, muszę się go spytać. A zbroja plus 7 błyszczy. Chyba nie jeszcze. Od 40 levelu dopiero. Więc nie będzie... nie będzie... Aha, on ma plus 7, czyli to nie błyszczy. Aha. Czyli on ma tak, 1500, dzwony, błyskawice. No to muszę na 8. Dobra. No to mamy FMS-ka fajnego. I wreszcie mam broń porządną. Już mogę to powiedzieć. 10, 15 na krytyka ma w sobie potwora, czyli jest ok. Jasne, że będę robił, ale nie teraz, nie mam bodzi. Jak będą bodzie, to będę najpierw próbował robić śmiertelną na 6. Jeżeli ona nie wyjdzie, to wtedy będę robił FMS-a na 9. No i już będzie koks. No to super. To idę się pocieszyć i zaraz wracam. Poszedłem wypróbować mieczyk i przy okazji doekspiłem sobie do 34 levelu. To było dosyć proste, mimo to, że nie mam żadnych dodatków za kasę typu szybszy exp czy lepszy drop, bardzo szybko mi się ekspiło. Założyłem sobie już nową zbroję, teraz wyglądam już naprawdę jak prawdziwy wojownik Metina. Tylko,
Już prawie 9000 mam HP w EQ, czyli potrafię naprawdę wytrzymać już sporo grupek Black Orków. Sporo mam już też obrony i mam w umiejętnościach... Gdzie mam? Aha, 85 siły, tylko że ebony mam na razie na 7. Nic nie daje oczywiście do inteligencji i zręczności na razie. Inteligencja w ogóle wojownikowi body nie jest za bardzo potrzebna, gdyż ta niebieska kreska, która by się wzmacniała w trakcie dodawania inteligencji, niekoniecznie mi się przydaje. Zręczność i owszem, dodaje obrony. Dobra, więc mój wojownik body już jest gotów do tego, żeby naprawdę solidnie walczyć. Jak bardzo się zmienił od tych kilku dni, to naprawdę jest wielka różnica. Zobaczę, czy już mogę, tylko że muszę sobie jakąś instrukcję oswajania konia przeczytać, bo jak widać, nim przywołam tego konia, to mija zawsze trochę czasu. O, jest, dobra. Właśnie na konia. Dobra, czyli mamy medal konny. No i 7 level konia przydałoby się zrobić. Jeszcze nie mogę, więc to w następnym odcinku. Jeszcze tylko zerknę. Sobie berka włączę. Berek już na 13. Rape me. Pyta się, czy robię na razie na 8. O, nie jest zalogowany, dobra. Zobaczmy, czy mogę też już coś zrobić z tą misją Smoczego Oka. Nie wiem, o co chodzi. Brakuje mocy. Opuściła cię moc. Udaj się do alchemika, aby odebrać moc Smoczego Oka. Moc Smoczego Oka. Witaj, mogę się z powodu mocy marzacją, aby... Czekaj. Mam nadzieję, że znajdziesz wystarczająco łamków, aby stworzyć 10 smoczych kamieni. What the fuck? Czyli wychodzi na to... Pozostała moc Smoczego Oka 3. Aha, czyli dupa. No muszę jeszcze zebrać 3 te kamienie jakieś tam. Czyli jeszcze sporo. Co tu jeszcze mogę zrobić? W zasadzie mógłbym sobie ząbka oddać do biologa. No i to wszystko w tym odcinku. Trzeba teraz solidnie wziąć się za World of Tanks, ponieważ 8, 9, 10 i 11 i w zasadzie w poniedziałek 12, nie wiem, czy to później się restartuje, jest mnożnik razy 5, co powoduje, że w zasadzie gdybym chciał, to w tych 5 dniach, robiąc tylko bitwy, można powiedzieć, z gwiazdką na czołgach rosyjskich, których mam 6, które należą do... które biorą udział w tej operacji, to już miałbym zakończoną Rosję. Amerykę mam 5 i chyba jeszcze coś tam bym mógł skończyć. No, można w zasadzie już pokończyć tą misję porządnie w tych dniach. Zobaczymy, czy ząb orka mogę oddać. Bardzo mi przykro, ale jeszcze musi zbadać coś tam. A więc dziękuję za uwagę i zapraszam do następnego odcinku.